Cześć, cześć wszystkim. Cześć, zimno jest. Zimno padać musi, dziadostwo. Nie wiem, zaczaić się? Może na węgorza? Nie chce mi się tam za daleko iść na węgorza. Tu. Ja mam mówić tu, dobra, o niej. Nie będę chodził. Może jakiś miętus wpadnie? Miętus, najwyżej będzie miętus. Dobra. Miętusy też dobre ryby. Tuski też dobre rybki. Czekamy, zobaczymy, co tu się wydarzy. Odpalony naźnik. Ile mam tu srebra? 652. Muszę dwie rzeczy kupić. Muszę kupić lornetkę i muszę kupić sobie 6-6 lornetkę, bo słabo zoomuję bez lornetki. To jest jedno, muszę kupić. Drugie, muszę sobie kupić lampę na to konto. Bo ciągle świecę. Cześć wszystkim. Słabo widzę ten czat z OBS-a. Dobra, muszę sobie jakoś to przeczytać. O, widzę Wojtek, widzę co pisałeś. Wiesz co, na co poluję? Trudno powiedzieć, nie? Znaczy tak, ja bym się chciał zaczaić za murem dzisiaj, nie? Na transmisji. Albo jakieś wielkie inne karpiszony, nie? Te... One kosztują chyba po 10... Po 3000? 3000 jakoś są. Te tutaj, falkony. 3, coś tam, 3300, coś takiego. Zaraz ci polecę, zobaczę. Po blisko jesteśmy. Coś takiego. Już. Rocy i teleskopy. To są te, o. 3300, 3800, sorry, o. Nawet nie spojrzałem, cześć, cześć. No, ale one są, to nie ten, one są na 21 kg. Ja tam przypony używam, ten, przypony używam, gdzie ja wchodzę, przypony używam na karpia albo fluo 19, albo zrobiłem sobie takie 20,5 przypony. Mam kanał na YouTubie, Mam nawet dwa. Mam MJ Play i MJ Play Fishing. No w sumie to mam jeszcze jeden kanał i jeszcze jeden kanał, czyli cztery. Teraz jeszcze chcę piąty kanał zrobić na YouTubie, nie? Się rozkręca. Że co roku mieć jakiś ten... No, na szczupakach dużo. W ogóle tu dzisiaj ten... Coś tu wzięło. W ogóle... Ten, niedawno, przed tym, przed transmisją, tak z pół godziny temu, nie wiem jak to u mnie na czacie, kto był to widział, za blisko rzuciłem, kto był to widział, złowiłem szczupaka kilogramowego na bata, tego właśnie, na rosówkę szczupak i ten. No teraz też mam na YouTubie na drugim kanale transmisję, równolegle do tego na TikToku. O właśnie, na bufalki też można byłoby wpaść. Ja tam złowiłem tą, czarnego bufalo, 3 kg, 50 srebra dostałem za niego, nie? Cześć, cześć, cześć. 50 srebra miałem za bufalo. To była akcja. No i teraz tak, tego szczupaka złowiłem, kilogramowego, i złowiłem trofkę okonia tutaj, kilo 800, także jutro pewnie wrzucę na film. No, prawie 3,7 subów, a na drugim kanale mam 1700. To
Ale te Buffalo to byłeś tam, gdzie ja ostatnio nagrywałem, czy tutaj na oczku, na tych, na grążelach? Ale co, czekaj, jaki problem do tych, co kupują wyprawy? Ja się tylko śmieję z tego, nie? Dzisiaj coś się, jak to było? Jak się ktoś śmiał? A, co chłopaki pisali z 2 godziny temu, że kiedy jakaś nowa mapa? Ja mówiłem, że jak więcej premek będzie kupione, to wprowadzą nowe mapy. Kasa jest ładowana. Ludzie ładują tyle kasy w tą grę. W sumie zresztą w każdą. No, właśnie nic nie jest zmieniane, jest coraz gorzej. Dlatego się zawsze śmieję. A kupować więcej, bo będzie lepiej, nie? Tylko w drugą stronę. Zobaczcie, co się teraz zaczęło dziać. Nie wiem, ja mam takie odczucie. Na morzu, jak się posiedzi, to też da, ale już mi się wydaje, że trochę się zmniejsza. Russian Fishing. Już mi się wydaje, że się trochę zmniejsza to, co się łowi. A w ogóle na karpiach, żeby coś sensownego wyciągnąć, to już w ogóle jest masakra. Okonki robią to, co robiły. Dobra, ale gdzie ja to rzuciłem? A chwilę mogę z tymi okoniami się pośmiać. Ale generalnie to ja pozmieniam zestawy i będę próbował łowić te amury, jakieś duże na te baty. Wydałem ponad 10 koła, żeby mieć baty takie, no to trzeba ich używać, nie? No właśnie, ja pójdę, bo no mi ta truskawka w ogóle nie wchodzi na amberze, nie? Kaziu 5-2. O. Miętusek. No ten węgorzyk mi wczoraj strzelił, nie? Russian Fishing 4. Gdzie jest spławik? Ten węgorz mi trówka siadła, to byłem szczęśliwy. Tak, procenty na grunt wpadają losowo. Tego, czym więcej się łowi, tym ten. Tym lepiej, no. Go nie chodzi o wielkość rybko, go o ilość. Ja zawsze się śmiałem, że ja mi. Czekajcie, nie, to jest trzecie konto. Na drugim koncie na Limesie ja tam bez premki totalnie grałem i zrobiłem 100% na gruncie tylko po to. Tylko przez to, że chodziłem nagrywać te spoty na sirotkę. Z reguły było tak, że miałem założone trzy różne zestawy. Trzy różne zestawy miałem złożone. Czyli tam jakiś tam prosty zestaw przelotowy i nie wiem, koszyk w pętli. I tak się bawiłem wtedy. Jak największa ilość rybek. Złowiłeś trofę węgorza? No ja wczoraj złowiłem trofę węgorza, wrzuciłem spot. Nieładnie poleciało. Szczęście, normalnie. Głupi zawsze ma szczęście, pamiętajcie. Tak mi się wydaje. To jest na Olburgu, to co jest tam teraz. Tu dzisiaj, no, z 2 godziny temu wyciągnąłem tego. Z 2 godziny w tym miejscu temu wyciągnąłem trofkę okonia.
Tu jestem. 2 lata polowałeś na węgorza? Nie. Ale a w ogóle to jak teraz to będą siadać. No to chociaż to powiedziane o węgorzu powiedzieć, że będzie siadał, to powiedzieć, nie? Ale no generalnie to tak z tymi leszczami śmiesznie często jest, nie? Że nie wchodzą, ludzie narzekają, o kurczę, ja nie mogę złowić tego leszcza, w ogóle nic nie wchodzi, a nagle serię mają później, nie? A później leci seria. Cześć, cześć. Dobra, chwilę nie patrzałem. Bierze mi tam coś? Coś tam bierze, nie? Jak zdobyć podstawową wędkę? Czy wędkę to się dostaje na start bata? Tego bambusowego? Ale w ogóle raz dziennie możesz podejść teraz. Kiedyś było tak, że trzeba było iść na leśną działkę? Czy jak to się nazywało? Leśny staw? Jak się ta lokacja pierwsza nazywała, bo teraz nie ma. I tam się odbierało te podstawowe wędki. A teraz się odbiera w administracji, nie? A wędkę się stawia spacją. Co ja gadam? Zero się naciska. Czy teraz położyłem i zero sobie naciskam. A żeby tak szybko podnosić wędki jak ja, ten. A żeby podnosić tak szybko wędki jak ja, jak nie wiesz, to naciskasz sobie U. Przytrzymujesz U i możesz sobie poprzeciągać wędki tutaj na numerki. Od 1 do 5, jak się ma, nie ma premki. Jak się ma premkę, to jeszcze są 2 sloty. I wtedy sobie można szybko numerkami skakać. Tego konta czy nie chcę sprzedać? Ciekawe, ile ono w sumie jest warte, nie? Ile jest warty mój czas? Najgorsze to jest to, że ja się tym trzecim kątem dobrze bawię, nie? To jest najgorsze. Ostatnio to, co się śmiałem, no to może kurczę, jakbym kupiłbym te kije, to bym tym kątem mógł nagrywać całkowicie karpie. Nagrywam okonie, nie? Dobry jestem. Mógłbym całkowicie karpie nagrywać. I stwierdziłem, a dobre, kupię. Kupiłem te kije, wrzuciłem tu 7 punktów w teleskopy, bo tu macie aż 21% kontroli nad rybą. To wrzuciłem to i porozdawałem tu, wrzuciłem jeszcze, gdzie ja to wrzuciłem? Wrzuciłem tutaj we włosa 3 punkty. Jeszcze trzeba będzie dobić chyba 70%, żeby na popapy łowić, na spławik, masakra. A mam 50 chyba procent, 51,5, no. I co jeszcze wrzuciłem? Wrzuciłem 3 punkty na. To nie jest. Jak to się nazywa ta metoda? To nie jest przelotowa metoda na spławiku, tylko. O, tu coś wzięło. No, taka powiedzmy, nie wiem jak ją nazwać. Jak to się tam po polsku nazywa? Nie kłócić mnie się na czacie. A tu gdzie jest spławik? Trawianka siedzi? Nie, płynęły po prostu.
Dobra, trzeba na grubego zwierzę chyba zapolować. Mówcie mi, jak coś będzie brało. Tylko nie wiem, jakby wyście mieli powiedzieć mi, jak to by bierze, przecież bierze coś. Ja poluję. To na razie się uparłem, bo była nocka, żeby tak pokombinować coś z tym. Z okoniem, bo dzisiaj niedawno z 2 godziny, czy z 1,5 godziny temu w realu, realnego czasu, no półtora będzie, wyjąłem tutaj trofkę tego. Trofkę okonia, ale ta transmisja miała być na grubo, nie? Czyli to i jedziemy z miodowym. O. Tam się wydarzyło teraz. Tu okoń jedzie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ładny, takie 800 gram. Kilo 200. To nawet nie trafiłem. No, ale te okonie tak biorą. Ja mam tutaj ten. 1-2 metra gruntu. O! Jest jamur. Patrzcie, jak płotka, nie? Jak płotka. Na baty takie. 1-3 mam tutaj na tym. Dobre. W sumie mógłbym nawet tam gdzieś po środku próbować to połowić. No teraz 1-3, ale te wiem, że mam 1-2. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, 1-23 tu jest, a ten jest 1-2. Ja tą trofkę łowiłem na to 1-23. Chociaż oba mają hak 8. Dobra, to powiedzmy, że na 1-2. Czy takie haki ósemki, rosówka, to takie pod okonia fajnie? Tak jak teraz tu się dzieje coś? Nie ta wędka. A ciasto miodowe pod tego, pod amurej. Elegancko. Ja muszę sobie. Jak się tu czat wyciągało na. Dobra, już mam. Wyciągnąłem sobie czat. Ten TikTokowy. Na ten ekran. Przynajmniej tutaj widział, co ktoś pisze. Jeden mam tu, drugi mam tu. Ciekawe, czy jak mogę wywlec. To tak działa? Nie, tak nie działa. OBS-owego się nie da ustawić w ten sposób. Ale badziew. Dobra, i tak chyba sobie lepiej ustawiłem. Brało tu coś? Tu coś się dzieje. Nie, dobra. Gdzie ja ten spławik rzuciłem? Tak rzuciłem, że nie wiem, gdzie rzuciłem. Weźcie mi, wymyślcie, gdzie ja mogę iść na jakąś dużą rybę. Amur, karp. To już trzeba nagrać. A się pamiętajcie, łapkę w górę. To pomaga. Podobnie. Chociaż ja tam się nie znam. Tu i tu jest branie. 3728? Takiego czegoś też nie wymyśliłem. Chociaż może jakbym tam 3, 5, 2, 8, tutaj, tu 3, 7, to gdzieś tam koło tego. A tam potrafiły brać koło tego. Jak on tam się nazywa? Tam koło namiotu na węgorza. To tam potrafiło być coś.
Co tu się bawi tym? Oj, teraz by mi się przydała to lornetka. Nie pamiętam, ile kosztowała lornetka. O, przyciął się. To jest znowu amurek. Jakiej wielkości ja mam tu hak? Jedyneczka. Trzeba trochę bliżej dać. Nie mam pojęcia, jakie kołowrotki są w realu dobre. Ja to wiesz. W tamtym roku miałem jeździć na ryby, ani razu nie byłem. W tym roku trzeba jechać w realu, nie? Sobie obiecałem, że będzie początek sezonu, trzeba jechać. Jak się już raz pojedzie, no to będę jeździł. Ze mną jest tak, że jak już kupię sobie już ten zezwolenie, to będzie mi szkoda, nie? Bo taki już jestem. A w tamtym roku to ciągle nie było czasu. No i to się nie kupiło, nie? Karaski mówisz? Jakieś fajne? Karasiątka. Teraz z kumplem byłem na rybach, a tu już było zimno, nie? I tam mówię, o tutaj kiedyś, no tu ktoś kiedyś ciągnął karasie w tym jeziorze, ale to w sumie tu już lata nikt nie wyciągał, nie? I ja wyciągnąłem jednego karaskę. Patrzymy, co to wychodzi. A to ten. Jak oni, Japoniec? To srebrny ten, nie? Japoniec, gadają na niego. A tu dzień kota dzisiaj jest, to kot dostał, to też zadowolony pewnie był. Też niech coś ma, nie? No pójdę na to bufalo, pójdę. Pójdę na bufalo troszkę. Tylko powiedz mi ten, Wojtek. Tutaj one są ten. One są... Tam, gdzie ja ostatnio nagrałem, czy tutaj na grążelach? Bo już się zgubiłem. Nie wiem, czy ktoś mi prędzej odpisał. Widziałem, że na grążelach też polują już z powrotem na nie. Tylko nie wiem, czy ja się na grążelach bym nie poprzedł zaczepiał. Tylko tam dobrze jest tak, że woda nie płynie. Z drugiej strony strasznie mi irytują te... Siedzi ryba. Strasznie mi irytują te spławiki, jak się ma te kulki tonące. Jak tu przykładowo mam ustawione 1-2 metra i to ładnie grunt sobie ustawicie, nie zatonie, to na tych, na kulkach tonących bym musiał chyba 2-2 metra ustawić. Nie rozumiem, kiedyś tak nie było. Kiedyś, zanim wprowadzili tą aktualizację z Amber Lake'em, jak wprowadzili te wszystkie metody karpiowe, no to można było założyć, nie było kulek popa przede wszystkim, po prostu były kulki.
No i się zakładało to. Można sobie było tam na 50 cm łowić. To jest ten Russian Fishing 4. Można było na 50 cm łowić, nie było problemu. A co mówisz, w ralu? Karpia miałeś? My ten, łapaliśmy z Foxy Anglerem te wzdręgi na okoń. Wzdręgi łapaliśmy na dumbbellsy. Zrobił wtedy takie fajne przyponiki krótkie z igiełkami i dumbbellsy sobie zakładaliśmy. Już nie pamiętam, kurczę, chyba na pomarańczę czekoladową. Co my natrzepaliśmy tej wzręgi wtedy? Jak głupie wychodziły. I na jednego dumbbellsa można łowić było tak z 20 sztuk, póki się nie rozmógł. To jest metoda, nie? No gryżże. A tu jest jeszcze ten okoń z poprzedniego łapania. Dobra, ja sobie jeszcze coś muszę ogarnąć. Zaraz wracam. Na orzech tygrysi leciały te? To ciekawe, co ty miałeś za dumbbells, orzech tygrysi. Ja miałem tylko pelet sobie orzech tygrysi kupiony. Czasem bleszcze na to idą. Z tymi leszczami na to łowisko, co jeździłem, to było tak, że jeden dzień tak, drugi tak, trzeci jeszcze inny smak. Za każdym razem, jak poprzednio coś działało, to już kolejny raz raczej nie. Trochę niego nie rozumiem, ale no. Russian Fishing 4. Coś tam bierze chyba, nie? Co? Co tu wziął? A gdzie te biorą te na 73,37? Gdzie tam ostatnio nagrywałem? Na czerwone te hornety? Chyba. No właśnie, się Konrad zastanawiałem, czy to przypadkiem teraz ten to tak zatonęło, czy to nie był ten. Czy to nie był właśnie ten trawianka, nie? One często zatopią i nic nie robią. Płotki jeszcze tak potrafią brać. Tu mam ósemki, te takie, ten, leszczowe.
TCL 12 S8 na leszcze używam jedynki rozmiar, nie? Ja ci to ogarnę, wiesz, tą zanętę. Tylko ten. Może zaraz. Ja ci to inaczej chcę załatwić. Chcę ci krakersy wysłać, żebyś mógł sobie dobić do 100% zanętę. Tak to zrobimy. No nawet lepiej, lepiej. Że jak masz co chwilę kogoś tam prosić. Słabo, słabo coś, nie? Ja wiem, celulozo. A wiesz dlaczego tak jest, że jest słabo, nie? Bo jak ktoś nie potrafi łowić, to jest słabo. A jakbym potrafił, to byłoby lepiej na pewno. Tak przynajmniej się wydaje. Coś tu musi być. No już idę gdzie indziej. Tylko sobie jeszcze tutaj ogarniam. Dobrze. Idziemy coś dziwnego powymyślać. Dobra. Ogarnęłem się. Ale ile czasu siedziałeś na tym? Za całą siatkę miałeś 2000? Co? Dobra, pójdę sobie to sprzedać, co tu mam. Byłoby 2000 za siatkę, ale byś to robił w miarę szybko, to też nie jest źle, nie? Słabiutko. No ja wczoraj nagrałem tego spota na tym, na Surze. Wiem, te 230 w godzinę. Mówię, tak patrzę, 230, prawie nic nie trzeba robić, a karpie, tyle sprzętu. No już zmieniam łowisko. Tyle sprzętu na tych karpiach trzeba mieć. I to nie wychodzi, nie? Okonek, okonek. Fajne to okonki, nie? Ile ja się w tym tygodniu nachodziłem za tymi karpiami i nic, ale słyszałem, że się zmienia i niekoniecznie te dziadowskie truskawki, tylko ten kryl? Chyba amino i kryl. I takie coś będę próbował kombinować. Pójdę jeszcze na cypel dzisiaj. Dobra, zacinamy to, nie ma. Ale. Ale pójdziemy do tego. Najpierw chyba na chtubę. Za tym bufalo. Wiesz co, jak widziałem gdzieś kiedyś to morze z gruntu, to oni jakoś tak rzucali, że przed siebie, nie? Gdzieś tam daleko. I wtedy rzucasz tak, jakbyś miał zwijać co jakiś czas. Przynajmniej tak na początku ludzie robili, ale to ja tego nigdy nie próbowałem. Trochę tam coś tam. Cześć, cześć.
No i w sumie jak już się tam na tym morzu dobije, te tam skrzydła, te 75% chyba, tak? To już coś się założy na tego kija, to tam wychodzi. Dobra, będzie śmiesznie. Kija na pewno nie połamie. Około dobrze mam zrobione te zestawy. Chyba. Chyba się kurna okaże. Jak się złamią. Zanęte na Omura? No weź mi na Kaziu 5.2 napisz, czy ci wyślę. Nie dostałeś powiadomienia? No to normalne w sumie, nie? Czemu ktoś miałby dostać powiadomienie, że je nadaję? Ja tam nie jestem, Mario, zaskoczony. Dobra. Krab. Krabik. O, kraba takiego i kraba rozpuszczalnego. Dobra, i tak może być. I muszle? Nie, królewskiego. Muszle? A dobra, w sumie może być na jeden ten królewski. Niech będzie. I teraz chwila prawdy, nie? Jaki grunt tu ustawić? Serio. Wiem jedno, za chwilę zrobię zaczep. I się skończy. No położył się. 2 metry to za dużo. Druga sprawa, jak nie zrobię zaczepu, to nie zatnę rybę na pewno. O, dzięki Maciek za wspierającego. Cyk. Cyk. O, muszli nie mam chyba, małż. Mam, a właśnie, pieprzy małże. To na to było łowione ostatnio. Nie wiem, to ile ja to mam ustawić, jest tak płytko, serio? Półtora to będzie dobrze? Według mnie to oni coś tam mają źle zrobione z tymi spławikami. Przynajmniej na tą metodę, tą na tego tonącego. Pop-up trochę się inaczej zachowuje, ale tonące to jest słabiutko. Coś tu nie gra. Ludzi? Wchodzisz w players i tutaj w serczu na dole wpisujesz kogoś i enter. Dobra. Zostawię ten jeden zestaw na chwilę na miodowe. Ja tu czuję zaczep, nie? Coś się musi odwalić. 17 godzina to w sumie dobra godzina na taką zabawę. W ogóle jakiś, no, amino kompleks. Ja kiedyś to dawałem do, na jakimś spocie chyba to dawałem. Czujesz trofkę? Nie wiem na co. No, bufalo, bufalkę. Bufalkę by trzastą na spławik, to jest w sumie realne, nie? Jak się zastanawiałem, Amura to nie, chociaż. Ale to po to Amura trofkę to by musiał raczej mieć te 25. Kije. Te są na 22 prawie. Czy jest? Mają 22. Ale ja mam założone przypony 21.8, a ja mam przypony założone 21 teraz. Tak, na pewno? Zmieniłem tu. 20,5 tu jest. Jak trafię trąbkę, to ci węgę wysyłam. Wczoraj? Wczoraj to było suicide wczoraj ten, nie? No ten, no, na Amberka pójdę też na tego, na spławik zobaczyć. Założę tego. Założę, o tu jest jakieś branko. Na to?
No, miodowe jest branie. Założę właśnie te jakieś amino i... Amino i może nie wiem co. I tego kryla, nie? I spróbuję. Ale tu spróbujemy wyciągnąć jakiegoś bufalo. Czy w ogóle to ma sens? Czy to będzie wybrało? Nie, rzucę, tu jest mniej grążeli. Już mi się lepiej chyba na tej wodzie, na tej rzece łowiło. O, ale tu, jest jakieś branie. I teraz pytanie, jak to podnieść, żeby nie spłoszyć ryby? Serio, nie wiem. Ale to są dwie opcje, nie? Tak jak mówiłem. O, już sobie te ryby poszły. A to jest trzecia opcja, że ryby sobie przestaną brać. Czyli jedna opcja, zrobię zaczep, druga opcja to spłoszę rybę, trzecia ten ucieknie sama z siebie. Grunt jest dużo prostszy. Tam ryba bierze, bawi się, aż w końcu sobie się zatnie, nie? Karp. Czwarta mu węgę. Chociaż nie wiem, takie trzy takie konkretne branie miałem. Czemu on kuźwa leży tam? Co mu się tam nie podoba, że on leży? Jak tu jest bardziej płytko niż głęboko? Dobra, jestem spławik. Nie, muszę kurczę lornetkę iść kupić. I miałem, duży problem miałem, jak kupiłem te wędki, teleskopy. Bardzo duży problem. Kasy nie miałem w ogóle. Zero. Poleciałem tymi zestawami na komarówkę i łapałem karpie, żeby móc iść na bursztyn. Bo problem polegał na tym, że Mati jak to Mati. Ja nigdy nie kupuję dwóch opakowań przynęt. Ja kupuję zawsze cyk, 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 cyk. No i tak się stało, nie? Że no, przegiełem jak zwykle. No właśnie, ja teraz się uczę. Ja się teraz uczę, bo kiedyś zupełnie inaczej wyglądało zacinanie na spławiku. Ale ten, to w tamtym roku nie, rok prędzej tam w październiku, czy kiedy to, czy w listopadzie wprowadzali ten patch taki, co ułatwienie robił dla nowych graczy. I że te 10 tam poziomów pierwszych dostaje bonusy te. Jak oni to wprowadzali, to zrobili duże zmiany na spowiku, na zachowaniach ryb też. Tego co pamiętam. I dlatego chcę robić czwarte konto, które ma być takie, nie wiem, zróżnicowane. Coś tu wzięło. O, i się samo zacięło, nie? To też wygodnie w sumie. Chyba najwygodniej. Tak czasem jak na maczówę się łowi. O, właśnie takie też
Bywają akcje, że się same zacinały i to było najlepiej. Pisześ fy. Co się stało? On tych wędek dla jaj nie łamie, bo dzisiaj coś chyba już też popsuł, nie? Nie wiem, czy tak ustawiony mi zestawik by nie pójść tam, gdzie ja nagrywałem ten spot ostatnio. Dajcie mi trofkę bufalki. Idziemy dalej. Dobra, no i spalone. Nie wiem, już tam, bo to w tym tygodniu tego kije kupiłem. Już tak kombinowałem, że nie wiem, jakiś albo mniejszą przynętę założyć, albo mniejszy haczyk. Trudno wymyślić coś takiego. O, widzisz, wysłałbym tobie nawet zestaw na leszcza, jakby się to dało zrobić, nie? Kiedyś wysyłałem widzom te phishing, te, no, jak to było? Co to za zestawy były? Feed restart, o. Gdzie Wiktor złowiłeś 7-4 przed chwilą? Tutaj czy tam na tym, na rzece, na korycie. Ale jaki kij kupiłeś sobie? Ryby nie biorą jak zwykle. Tak to jest, jak się nie zanęci, nie? O, siedzi. Siedzi sama. Karpiszą. No to taki do 5 kg. 8. Karpiszą do 5, 8. Ale te karpie kurczę się same zacinają. Ciekawe. I teraz pytanie. Właśnie, a może zasadne pytanie. Może nic nie robić tak jak na gruncie, tylko czekać aż się zacznie, co? Ten tele 3800 kosztował. On są drogi. O, rekord tygodnia wyciągnąłem. Rekord tej wody i rekord w ogóle. No ja kupiłem takie 3 kije sobie w tym tygodniu, nie? Miałem tam 13-14 tysięcy na tym koncie. Dałem sobie kalibry do naprawy. Zrobiłem tam nim tamte hamulce. Zrobiłem hamulce. Dobra, zmienimy miejsce na tamto. Coś słabo. Tam miałem przynajmniej więcej brań. No, zrobiłem hamulce te mocniejsze 17 i ten. I mechanizmy ponaprawiałem, no bo tam było słabo. Jeszcze dałem ten smar. Nie wiem, czy słusznie ten heavy w nazwie co ma. To się okaże, jak te kalibry będą się sprawować na tym hamulcu. To tam 1000 za naprawę każdego kołowrotka, ale one chyba były, patrzałem wtedy, ten live, kiedy kupiłem te zestawy, był 20 maja.
od tego czasu nie były robione na tym koncie. Dobra, to się przydało. Już się słabo nagrywało te spoty karpiowe. Jak tyle czasu mi to zajmowało. Patrzcie, jak to zatonie. Cyk, nie ma. Nie w mile tu miałem ustawione. Nie pamiętam. Te tyczki, kurczę. 8 metrów zasięgu. Ustawić odległość. Ten i tą siłę rzutu, żeby rzucić tu gdzieś blisko, to jest masakra. Czy na rusówkę by to coś brało, dobra. Tu jednym kijem mogę się pobawić. Teraz spróbował wyczuć, jaka jest głębokość. 1,5 metra. Bo przynajmniej tym kijem to będę w stanie wyczuć. Za chwilę to zwiększymy. Ja tu chyba nawet 3 metry miałem. Żeby to się zatrzymało gdzieś tutaj blisko. Dalej tonie. Ale trochę wystaje. 3 metry. Ale tamten już zatonął. No ja pierdzielę, no. Dobra, a tu dam 2. Będzie stało? W ralu? Na grunt się bawię. Na spławik, spławikówkę sobie taką zrobiłem też tam. Nie wiem, kupiłem. To nie jest bolonka. Normalną taką wędkę sobie kupiłem. Jakąś... W sumie... Teleskop nie jest. Jaka to jest wędka? Jak to się nazywa? Człowiek rok nie jeździł na ryby. Nawet nie wie, co używa. Ale tak to mam ten. No, gruntówki jakieś, nie? Na grunt. Chociaż spławik też sobie kupiłem. Spławik, spinning sobie kupiłem. Z tatą jeździłem. Szczupaków bawiliśmy się. Ja się bawię. Bardziej to rekreacja niż tam łowienie jakieś takie. Leszczyki lubię męczyć. Tu jest chyba jakieś branie. Ale chyba faktycznie poczekam, nie? Żeby tam się coś wydarzyło. Właśnie ja chyba nie to powiedziałem, bo jak zawsze przerywam myśl w trakcie, nie? Nagle mi najdzie coś innego. Zresztą... W gruncie też tak jest, że czasem bierze, ale odpuści, bo to za mała ryba względem przynęty mogła być, nie? I może na spławiku też takie, że trzeba czekać i już. Jak teraz sobie pójdzie, to sobie pójdzie. Chociaż... Ciekawe, co to za ryba bierze. I co, już koniec? Ja jeszcze walczę.
Ja to wyczekam teraz. O, podniosła. Podniosła, to podnoszę ja. Amuruś. Dziadzie ty. Dziwnie brał. Nie wiem, czemu mi te amury biorą. Żebym tą zanętą wrzucił, co ostatnio łowiłem na metodzie. Można by tak zrobić. Ją bufalo nazwałem. No i spaliłem teraz branie, nie? No, co za debil. No. To jest to, co mówiłem ostatnio. Ile to będzie? 50%? No, idealnie. Na rzece wali za nętą. Mam tu trochę głębiej. Na waglerach może to by było inaczej. Może jakoś ten spław jakiś inaczej pracuje, nie wiem. Gdzie mam małże? Alfopedu nie umiem? W sumie to nic nowego. Się też zastanawiam, może w kulkach jest tak, że zanim to opadnie, to ta kulka leży na dnie, co? Ileś tam dalej, a spławik jest tu bliżej w tą stronę, tak jak podpłynął sobie. Nie rozumiem, dlaczego trzeba tyle gruntu więcej dać. Wiem, co by musiał zrobić. Może pooglądać kogoś na YouTubie, nie? Na YouTubie pooglądać, czy ktoś w realu mówi karpie na spławik. Coś takiego. Na kulki. Jebranko. Na razie jest etap szarpania. Teraz już przytrzymuję. A tamtego zacięłem, jak się trzymał z spławiku góry, nie? Nie wiem, ciąć to czy nie ciąć. Zaciął się. Sazan na spławik. Trzy 7 kg sazanik.
Nie wiem, czy tą rybę spłoszyłem. Czy jeszcze nie? Właśnie. Wiecie co jeszcze kombinowałem ostatnio? Mówię, założę sobie ten. Założę sobie większe spławiki, bo te mają wyporność 3,5, a takie same są. Takie same spławiki są ten. No. 5,5. Ja mówię, dobra, no to założę. Cześć, cześć. I założę takie, no może, kurczę. Może być lepiej, nie? Nie jest lepiej. Jest gorzej jeszcze. Problem polega na tym. O, tu się coś zacięło, jak podnosiłem. Problem polega na tym. Kolejny sezon. Problem polega na tym, że on z automatu dokłada jeszcze większy. Z automatu dokłada ilość ciężarków do wyporności, do zrównoważenia. Jak zakładałem dwie kulki, to mi w ogóle pokazuje, że to jest za ciężka przynęta na tego, nie? Jarmarku już nie ma. Jarmark tam zamknęli na koniec stycznia? Nie pamiętam, kiedy to było. No trochę już minęło. W ogóle dużo problemów ostatnio było. Tłumaczą się tym, że dużo ludzi grało. Często resety robili o 22. Bardzo fajna godzina na resety gry. O, jest branko. Tylko teraz nie wiem, który to kij. Nie ten, nie ten, czyli ten. Branie. Co to teraz jest? Co z tym robić? O, wcięło się. Kurczę. Mam jakieś farta. Sazon z wody wyskakuje. 5 kg sazana z wody wyskakującego. Mario jak ogląda, tak patrzy. Kurna. Trzeba będzie kupić te baty. Jakby mi trofa wzięła, to ja nie wiem, co to by było. Musiałbym iść do Pachola najpierw na przeszkolenie, nie? Chociaż on, bo on łelką łapie te ryby duże. Rekordy tygodnia ciąga jakieś tam. No te baty, choć się śmiałem, Mario. I pachol te ULK-ami łowi. Różnorakie, dziwne ryby. Ale nie w tym miejscu. Bardziej to on gdzieś tam polował. Tak przynajmniej się wydaje, że na tych korytach, na których można tą rybę sprowokować, nie? Dobra. Nie ma. Typu tutaj. Tutaj o, na tym powinno być łatwo. Łatwo ULK-om. Nie wiem, czy to się da jakoś ten powiązać łatwo i łelką wyciągać amury. W każdym razie tutaj można sobie byłoby biegać za tą rybą w lewo, w prawo, żeby ona się tam zmęczyła, nie? Bo tak to ja nie wiem, jak on to wyciągnie. To już jest skill. A ja to się tylko bawię. Ale 3 sezony, amurek 6. Pospol 8. No jestem tutaj. Tu, gdzie ostatnio nagrałem na metodę. Te sazany i bufalo. A teraz spławikuję. O, Mario mi tu wysłał. O, Mario. Sobota jest, mówisz? To walimy. Tak jak tuba.
Chwilę postoję sobie tutaj za tym i wbijam na tego, na Amber Lake'a. Pójdę sobie na Amberka. Może zawsze na 34-41 wchodzi. Że łatwo mi się mówi, jak na tym głównym koncie ma się 100% już na morzu wbite i się pójdzie, nie wiem, na przykład na te gumki ręcznie robione wszystkie. Zapakujesz sobie cztery kolory, powyciągasz parę rybek, w międzyczasie patrzysz ten, na którą rybę to, na którą przynętę to ci powychodziło, bo to widać dokładnie. Już można całe zestawy na to przygotować, przezbroić się tylko pod ten kolor. Co to za branie? Już może taką metodą, że o tak tylko poruszyć lekko, się nie spłoszyła, nie? Wtedy się może by zacięła ta ryba. Pytanie, czy jej dać swobodę? Czy lepiej ją tak wziąć? O tak ją trzymać. Może tak, żeby to przynęta jej nie uciekała. Pojemny jest, to złapał. To się czasem zastanawiałem. Dobra, biorę to do góry. Spaliłem to. Może jednak trzeba ciąć. Ja się czasem w realu zastanawiałem nad tymi, nad leszczami. Mówię, kurczę, jak on to ryja weźmie? Przecież to jest duża przynęta. Później patrzę, no tak, przecież ten ryj, jak on otworzy, przecież jeszcze by dwa razy większą kulkę wciągnął, nie? Pelety jak szalone łykają. Ananasek, jakie ryby poluje. To czemu się schowało? Chyba nie ta wędka, bo się ciężko się łowi na trzy kije. Kulki 18 z ręki leciały. To już w ogóle jest kosmos, nie? Co ona widziała? Co ona w tym widziała? Gdzie jest mój spławik? Czemu tam nam gdzieś nagle głębiej się zrobiło? Co jest grane? No na razie, na razie. Szczupaki na Amber i tam knuli, raz ktoś na oczku coś kombinował,
Ale to jerki trzeba było mieć, nie? Niestety. Niestety, niestety. Ja pamiętam, jak ktoś kiedyś do polskiej komunicji chyba miał wymyślone takie zawody, że czemu to nagle jest głębiej? Że sobie wymyślili, że chcą te jakieś zawody były na szczupaka, na właśnie na amberze. Ty mówię, kurczę, to był ten etap, że na Kazi dużo łowiliśmy szczupaków. Mówię, kurczę, spoko w sumie zawody, nie? No tak, tylko dżerków nie mieliśmy, oni wszyscy mieli. Na węgorza to dopiero za pół godziny możesz iść. Właśnie ciekawe, jak suma by się wyciągała tym zestawem. No dzisiaj tego szczupaka złowiłem kilogramowego. To było dopiero zabawne. No bo który to teraz zestaw jest? To już spaliłem branie? Nie, spaliłem jeszcze branie. Podniósł, dobra, zacinam. Spalone. Cztery kilogramy. Amurek. Malutki, nie? Tak się zastanawiam, wiesz co? Może? O, teraz mam 21%. 21. Tu kolie na czacie pisze, że ma 44 kg amura. Tu jest 7, 21% nad kontroli nad rybą. Jest jakiś potencjał, nie? Przypony 21 plus 21% kontroli nad rybą. No to pewnie też te zachowania typu tego typu, że ryba rybie nie równa, nie? Ale jak taki bardziej taki spokojny brzankę złowiecie, gdzie Mario złowić brzankę? Takiego spokojniejszego amura 26 kg, czyli 28 chyba ona potrzeba. Spokojniejszego amura wyhaczyło, wyskoczyłby szybko nad wodę ryjem, to może by go wytargał, nie? Na pewno bez problemu powinno być z pospolem, rowką. To się okaże. Czy to będzie bez problemu? Na rekiny. Nie bym chciał tylko jak jedno bufalo, a tu nie idzie. Właśnie nie wiem, gdzie to kolie złapał, kiedy to było. Od kiedy to, kiedy on to ma? Chapcio do niego pisał. Chapcio. Ja zawsze chapcio mówię, jak ja sobie czytam ananaska, to chapcio mówię, że to jest. A to jest habacia, co? Habaciaba. Co? A niedźwiedź, to ci powiem. W ogóle nie wiem, niedźwiedź, ten Amber, Olburg, to wszystko mnie denerwuje, nie? Bardzo słabo mi dawało teraz. Mocno zirytowany byłem. Nic sensownego nie nagrałem, próbuję. Tam jest jakaś lepsza na tym TikToku ranga? To się da?
Co to wzięło teraz? Uwaga, zacinam. Sazanek. Ile ma? Półtora? 2,4. Ale poszedł, nie? O, na Amberku jakby nagrał szczupaka. Tylko to mnie jakoś tam nie kręci nagrać spot z dla samego spotu. Ja lubię, jak ludzie mogą z tego korzystać. I czym więcej, tym lepiej, nie? Chociaż fajnie byłoby nagrać tego, nie? Nagrać byłoby Olburg jakiś taki na tego. Na coś innego niż Wobler, ale to naprawdę ciężko jest. Mogę pójść spróbować gdzieś tam, nie wiem, ostatnio jakieś tam, na jakiegoś tam Huntera też Olburg. Ale to się kończyło tym, że nie wiem, miałem Tneto, nie ma. Miałem tam chyba trzy sztuki szczupaka i mówię, w sumie to według mnie to się mija z celem, żeby to udostępnić. To może być tylko przyłów, nie? Szczupak na niedźwiedziu. To pamiętam, jak kiedyś tam na jakiejś tam transmisji, to pewnie z półtora roku temu jeszcze na głównym kanale, to robiłem coś w stylu, że miałem na karpie rzucone i chyba się bawiłem żywcem. Chyba na żywca się bawiłem. I na tego żywca się dało tam łapać gdzieś tam w okolicach 40-50. Może jakby tam znalazł przynętę jakąś, to może by połowił też, nie? Nie jest powiedziane. Co ty, Olo, mówisz tutaj? Zarządzaj dostępem. O. To masz opcję kogoś wyciszyć. Tu grzeczny bądź. Dobra, który to kij? Ten? Płynie w tą stronę. Dobra, podnoszę to. Dużo sezana, nie? Ty. Na Ambergu szczupaki, ja to bym musiał na tego. Dzisiaj nie, ale ten zobaczę. Może bym faktycznie gdzieś wpadł na jakieś miejsce. Do Jerki. Dobra, teraz pytanie zasadnicze. Czy ja mam kryl? Kryl, czerwony kryl. A to pytanie, czy to miał być kryl? Kryl oceaniczny i amino. Dobra.
No teraz ostatnio się uspokoiło, bo te eventy się świąteczne skończyły, już aktualizacje w tą wprowadzili, tą. Coś tu bierze? O, miałem nosa, żeby jeszcze się nie przełączyć. Ten. Zresztą aktualizację, gdzie wyłączyli te bałwany, też tam wprowadzili. No w sumie już takich resetów nie było, tych tak więcej. Irytujące jest ten. Irytujące jest to, że oni tamten. Że oni to robili po 22. Nie wiem, jak chcą reset robić wieczorem, to nie zrobią o północy. Już mniej ludzi by było, nie? Nie, prawie codziennie były te resety. 22. Jeszcze teraz na jednej transmisji mówiłem, że ja przecież. Bywało tak, że sobie nagrywałem spoty o 22, bo w dzień nie było czy kiedy i na drugi dzień, dobra, spalone. I na następny dzień zbierałem sobie materiał, żeby móc sobie nagrać spot. A tu dupa, nie? Rekompensaty dali te. Jak ktoś miał problem tam, nie pamiętam jaki to dzień, strzelam. Między takich wprowadzili tą aktualizację świąteczną. Między tam 20. drugim a 25, czy coś takiego. I za to dali 7 dni premium. O takie coś. Za to było. Do aktywacji. Jakbym teraz już nacisnął, to bym użył. Aktywował. To dali. I co jeszcze? Co jeszcze? Tyle. A jeszcze tak, albo te dni grudnia jakieś tam właśnie strzelam ko tego 24, 2. Nie wiem, czy to się da wysyłać. I jeszcze było. Są żółte kulki. Czy na biały by brał? Ja znowu hurtowo zaczynam kupować. To. Mam te kryle tutaj w razie co. Czerwonego kryla takiego nie mam, ale mam tego. Mam tego kryla słodko-wodnego. Czerwonego jeszcze mam pelet. Już mi się kurna podoba, dobra. Atakujemy cypel. No i to było tam gdzieś tam właśnie w tych okolicach grudnia i jeszcze ten. I jeszcze któryś tam stycznia. Nie wiem, drugi. Coś takiego. Za problemy techniczne w tych dniach dawali to. Zobaczymy, czy biorą tutaj karpie. Nie będą brały na kryla. Jutro sobie w dzień nagrywam ten spot na gruntówki. Trwają w sumie. Nie wiem, czy jednego kija po prostu nie dać na gruntówkę, bo nie wiem, czy ja ogarnię dwa kije. Dobra, nie. Miał być live tylko z batów, jest live z batów. Lepiej wyszło niż mi się wydawało. Nie ma ryb, nie? Też mi się wydaje, że w tej grze ryb nie ma. Straszne to jest ostatnio. Krill. Taki krill. Jeszcze takiego krilla jakiegoś oceanicznego, tam. I jakiegoś takiego czerwonego krilla. Tu ja chyba miałem 2 metry wystarczały.
To się zastanawiam. Opa. Może to się tak wyczuć, żeby to tylko antenka lekko wystawało, co? Ja to zawsze jest tak z rozmachem, żeby przejść, ale nie chciałem się tam właśnie jeszcze trafić w to miejsce, w którym chcę łowić. Nie zatonęło. Z 2,10 zrobiłem, znaczy z dwójki zrobiłem 2,10 i tyle się podniosło. Może to lepiej by było tak. Dobra, 2,05. Jak w Metinie grasz? Dalej serwery działające są? Ludzie w to grają? Myślę, że zawsze się wszyscy nabijają tego. Dobra, tam tutaj samą kuleczkę. Ja sobie albo w TFTK gram i nagrywam. Trzymam tyle materiału nagrane TFTK, że muszę założyć ten kanał pod TFTK w końcu. Muszę to w końcu zrobić. Gdzie z czego shorty montować? Dobra, czy ja mam jakąś krylową zanętę? Skoro ja tyle mam kryla. Krylomałża? Co ja żem tu kurna wymyślił? Krylo. Jakie krylomałża? A gdzie tu jest jakaś małża? A jest małża. Czerwonego kryla robiłem. Takiego. No to git jest. Dobra. Nie wiem, czy w ogóle tu na to bierze, nie? Ale zanędzę takim czerwonym krylem. Jedną porcją. To jest chyba z 8 metrów. Przejdę. To będę musiał trochę dalej rzucać. Nie dalej, tak? To ile ja mogę tu ustawić? 2,20. Tyle procent na nie. Dobra, i marzymy o rybach. Najgorsze jest to, że ja kupiłem te zestawy. Przede wszystkim z myślą o łowieniu w tym miejscu. Tu. Tu chciałem łowić karpie, nie? Ta gra nie chce, żebym łowił karpie.
To mogłoby być ciekawe, nie? Tylko gdzie? Dobra, nie było? Się zastanawiam, nie? Nie, chyba nie ma. To ostatnio na Tutti Frutti wyciągnąłem. To chyba na Tutti Frutti, bo wyciągnąłem albo na miodowe ciasto jeszcze też łapałem, ale chyba na Tutti Frutti wyciągnąłem tego 9 kg duszka. To byłoby na tyle, nie? Niech zbrało, to by zaczął tańczyć. Chociaż jedno branie. Czy to może być bug jakiś graficzny, nie? Może OBS tak przechwytuje. Bo ja czasem ten. Bo ja czasem w podglądzie mam tylko na drugim ekranie odpalono sobie gierkę i tam co jakiś czas zerkam, czy tam coś się dzieje na tym drugim ekranie, a to na głównym sobie coś innego tam robię. I tak patrzę, kurczę, przy tym z pławika nie widać co jest grane, nie? Takie tam faktycznie prawie znika na tym OBS-ie. Tylko to trochę tak myślałem, że to wynika z tego, że tego OBS-a mam w okienku odpalone. Może on tak przechwytuje. Ale to bym musiał, nie wiem, nagrać materiał, kawałek i później sobie zobaczyć na pełnej jakości na odtworzenie tego. Sobie nagram teraz, jak ten spławik faktycznie tak się ukrywa troszkę. Dobra. Nawet jestem sobie w stanie teraz sprawdzić zresztą to nagranie. Tak się nic nie dzieje. Bo później zapomnę, kiedy to było. Czy na nagraniu znika to, czy nie? No tak trochę obraz pływa na tym spławiku, ale żeby znikał, to nie. No, na razie, na razie. XXIV poziom. Ale ile jeszcze nie? No chyba, że wiesz, masz już wbite trzy karpiówki. Tak jak ja tam wbiłem na 22 poziomie. Ale jestem cwany, bo wiem jak grać. Ale ten. Tak, póki się nie ma trzech kijów karpiowych, to nie ma sensu iść tam w ogóle. Iść tam w ogóle na tego, na karpie, nie? No chyba, że się chce tam pokombinować z jedną wędką i próbować złowić jakiegoś karpia większego dla samej satysfakcji, ale tak to nie. Tym bardziej, że teraz tak słabo biorą.
Ten tydzień to jest słabo. No właśnie, to jest ten problem. No da się przecież iść złowić fiderami nawet karpie. Nie chodzi o to, żeby zajechać, tylko o to chodzi, żeby jak najwięcej ryb wyciągać w godzinę, nie? Bo się marnuje swój czas. Chyba, że ktoś lubi siedzieć i marnować swój czas. Mnie to lepiej, jak ja mam tam próbować łowić. Przecież ten tydzień straszny był w sensie nagrań, bo nie wiem, 1/3 może tego materiału, który chciałem, bo to była taka, żeby coś zmontować z tego. Wczoraj ten był strzał spod z węgorzem. To mi naprawił cały tydzień. 8345 słabo, mówisz? Może tam by z tym krylem spróbował, nie? Ale zobaczcie, że ja mam tak samo punkty dowalone. Tak samo mam punkty dowalone na tych metodach. I było tak z tymi karpiami, że jak nie trafiliście z przynętą, ale był aktywny spot, też już nie było problemu, bo, no, bo spot jest aktywny, tak? I wyjdzie zawsze jakaś rybka. A tu jest naprawdę słabo. O, ale już połamał wędkę. Ciekawe, co on tam złamał. Bambusa? Bambusa złamał. Na oczko mówisz? A jaką przelekcję Mario założyłeś? Właśnie. Nie, Amino nie kupiłem, tylko mam to Amino kompleks. Mogłem jeszcze to Amino kupić. Dobra, ale tyle czasu, co dostaję. To ja się przeloguję. Kupię sobie ten pelet Amino i zobaczymy na oczku. No bo jest taki pelet, jest taki. Jest taki żółtawy, nie? Jest taki. Na białą czekoladę słabo było. Ja tam tą białą czekoladę teraz nie używałem, no bo tam prędzej tam się grało, nie? Tą truskawkę próbowałem, tak samo próbowałem na dębie tego, na dębie nagrywać na truskawkę wczoraj. Przedwczoraj, wczoraj tamtej ryby inne miałem, ale przedwczoraj czy wczoraj udostępniłem to, wczoraj też miałem nagrane. No, wczoraj tu nagrywałem w tym miejscu, gdzie teraz jestem, na Tutti Frutti i tu mi przynajmniej wychodziło, nie? Ale byłem na dębie właśnie na tym 169 i no kaplica, nie? Ale w jakim sensie? Wiesz co? Chapcio to te szczupaki to brały tutaj. Wiesz, gdzie tam łowią te. Gdzie. Jakby to powiedzieć, o wiem. Tam gdzie te.
Tylko jak to? Pelugi na spławik. Ja tam mówiłem też, nagrywałem spot. W tym miejscu, jak szczupak wchodził, to łowił, brał tutaj. I gdzie on jeszcze brał? On jeszcze brał kawałek tam dalej. Tam, gdzie oni te jesiotry łapali. Też przy brzegu potrafił brać. No tam gdzie jest ten, tam gdzie się sprzedaje ryby na tym pomoście też, czy na bazie, nie? To rzucały się w stronę tego drzewa, co tam leży w tej wodzie właśnie, tam gdzie się te pelugi łowiło. Tylko tam trzeba uważać na te, taki zaczep jest podwodny. Co ja tam przynajmniej straciłem tych spinningowych. Już mi irytację brała. Dobra. Ja kończę live'a na TikToku. Jak coś, to zapraszam na YouTube. Jeszcze posiedzę trochę. Serio, zobacz, tyle czasu nie było żadnego brania. Tam przynajmniej wychodziły te, nie? Te sazany. Jeszcze mam taki pomysł, że może na niedźwiedziu biorą teraz z powrotem na kogoś śmietankę. Też jest opcja, nie? No ale te rekordy tygodnia to chyba są na te mango, nie? To tak, kto to wyciągnął u nas na czacie, 230? Kto to był? Korwik? Ostatnio to było. I on właśnie na mango miał. Patrzę, czy tam brania nie ma. Polska rekordy tygodniowe to w tym tygodniu było. O, korwik, o właśnie. I on złowił na mango i kremowe mango, nie? A mi w ogóle to nie daje nic. Nic kompletnie. Co? Dlaczego nie ma brania?
Ktoś mi to jest w stanie wyjaśnić? Co jest z tą grą nie tak zrobione, że nie biorą? Prawda jest taka, że dałbyś tak zrobić bazę danych pod tą grę. Trzeba dowolnemu graczowi wyłączyć branie albo mu zboostować branie. Mi nie daje. Gdzie miałem nagrany ten spot na tego, na leszcza ostatnio? Wydaje mi się, że on działał. Kiedy to było? Tu. 13? 4 dni temu nagrywałem spot na leszcza. Trzynaście. Coś tam było. 13:38, 15:38 na 13 metrów. Tak to było. No właśnie. I to jest właśnie to, nie? Ja zmarnowałem mnóstwo czasu na próbie nagrania spotów jakikolwiek ostatnio. Mnóstwo czasu. Mnóstwo czasu zmarnowane na rybach, które nie biorą. A przynajmniej to na transmisjach mogłem robić. To przynajmniej wy siedzicie ze mną i widzicie, jak to jest, nie? O właśnie, może tak być, nie? Albo ta teoria z tym, że komuś można zablokować łowienie albo zboostować łowienie, też jest słuszna, nie? Tak jak zawsze to mówię, streamerom daje. Albo nie daje. Czy ja za dużo marudzę, bo wczoraj płotka na służę, trofa, później poszedłem na te węgorze, złapałem trofkę karasia, trofkę węgorza i trofkę płotki. Dzisiaj dla jaj rzuciłem te baty, to złowiłem. Dobra, dajemy kokosy. To złowiłem trofkę okonia kilo 800, jeszcze mi szczupak wyszedł. Coś tam jest. Ale co pomarudzę, to moje, nie? Co? Mam co? Da, jedziemy na co? Tylko nie wiem, jaka głębokość. Tak zawsze jest mało. O, a teraz chyba mam za dużą. Nie wiem, czy cię coś na dnie dziedzi bierze. Byłem w trzech miejscach, w trzech była kupa. Dosłownie. Tym, że pamiętam, jak byłem na 40, nie, na 50. Czekaj, jak to jest? 5-5-6-3. 5-5-6-3. No. Byłem na 5-5-6-3. To tam wyszło jedno na tego, na kokos i mnie zastanowiło, czy przypadkiem kokos nie wraca do łask, nie?
trochę, a może nawet większy problem niż trochę, to jest kurczę to, że ja nie mam pop-upów, nie? Wolałbym na pływające przynęty łowić niż te tonące. Zawsze mi się wydawało, że lepiej się łowiło na sławie. No to... Mi też tam nie daje, nie? Ja byłem wczoraj byłem, jak nagrałem ten to tutaj frutti tutaj na tym oczku, to poszedłem jeszcze, mówię, a pójdę sobie na sobotę, nagram spota, tam podobno bierze, nie? No, to miałem 15 ryb w godzinę na tym dębie, na tą słynną truskawkę. Ale dzieci powiem, że podobno właśnie na coś takiego jak jakiś krill z aminą oni teraz kombinują. Chyba nawet coś tam w rekordach tygodnia się zaczęło pojawiać w jakimś tam dniu. Tylko trzeba było szczegółowo przejrzeć dokładnie każdą rybę, każdego karpia. No to tu po, o właśnie, tu się takie coś zaczyna. Amino, krill oceaniczny. Nawet te. Takie grube akcje. Tylko pop-up, nie? Pop-up. I na to jutro sobie przy niedzieli spróbuję nagrać. Właśnie na dębie. O! Słodka kukurydza i naturalne. Kogo tu wzięło na takie coś? Żeby na niedźwiedziu łowić. Są na pewno tygodniowe rekordy? Nie pytałem. Tu też zatory na to samo. Amino oceaniczny kryl. A zobacz, Mario. Amino pop-up i oceaniczny kryl. I idź sobie tam na dęba na to 169. A najlepszy jest ten, najlepszy jest złoty lin i on dalej tutaj rządzi na kukurydzę, na tego, na porzeczkę. Tu są brania. Gadu, gadu. A ja tu spalam branie. Co by było na tyle? No, chciałem powiedzieć, że jutro jeszcze zdążyłem. No to jeszcze jutro, bo jest za minutę, to jutro pójdę właśnie na to amino 20. 20 nie, pewnie mniejsze kulki założę, ale jakieś amino pop-up i ten, i to
I tego kryla oceanicznego. Pop-up na to sobie spróbuję nagrać spot. Że już długo dzisiaj nie będę siedział. Jeszcze jakby coś fajnego brało, to bym mógł tu posiedzieć, poświrować, ale... Też musiałem... Będę musiał tym kątem, to sam się zmusiłem teraz. Sam się zmusiłem do tego, będę musiał tym kątem trochę tego spowika jednak ogarniać. Muszę dopić do tych 70%, żeby to pop-up tutaj zrobić. Bo bez tego też będzie słabiutko. Nie by było jedną rybę chociaż wyciągnąć. Muszę zrobić grunt inny. Ale tu zmienię tą, jakąś tam porzeczkę. Czy ja mam jakąś porzeczkę? Będzie jakaś porzeczka. Tak to ustawię. Zbrania na tym środku chyba. I teraz znowu jest ten problem. Ja muszę kupić tą lornetkę, bo to i to jeszcze jakoś tak mocno nie przeszkadza, ale wam do transmisji by się chyba przydało, żeby było lepiej widać te spławiki. W ogóle tu jest przemysłowy? To jest chyba jedyny sklep, który jest na niedźwiedzią. Nie wiem, czy liczy się. W ogóle jakkolwiek opłaca. 581 srebra ma. Idę sobie zobaczyć tego przemysłowego i tak nie ma co robić. Ile lornetka kosztuje? Czy to bardziej spożywczy to był? Tu nie ma. Tu jest. Tam jest spożywczak, to jest administracja. Tu sprzedawanie ryb, a tu faktycznie chyba spożywczak. No. Tu bez sensu. Uła. Zawsze zastanawiały, jak oni na spławik wyciągają złote liny. No i nie ma ryby. A płynęło w pysku w prawą. Nie wiem, w realu się łatwiej te ryby na spławik zacina, serio. Ale tu przynajmniej są brania.
propos złotego, lina na pławik 170 gram. Ale chętnie sobie go zobaczył tutaj w teleskopach, w tygodniówkach. O tym zapomniałem. No przecież złote linie jeszcze występuje na komorówce. Ryba widmo, nie? To mogło być, jak on złowił coś, to mogło być tu. Dobra, ale czemu go nie było widać, jak w rekordach tygodnia wyskoczył? To ktoś, to był Polak jakiś teraz? Co złowił? O, to jest najlepsze w ogóle. Muszę sobie print screena zrobić. Będzie na miniaturę. Tu jestem top 1 w Okoniu. Nie kłamałem, nie? To jest to, co mówiłem. W Okoniu jestem i jako jedyny w tym tygodniu mam w Polsce tego szczupaka na rusówkę złowione tyczką, batem. W sumie zabawne, nie? Dobra, ten złoty lindziej tu jest. No on też złowił. Kurczę, to jest szczęście, nie? Iść taką morówkę i złowić złotego lina. Na tutti też nie ruszyło? To trzeba Mario to ten, te pop-up. Kup amino i kup kryla oceanicznego. Czy jutro będziesz patrzał, jak ja to już przetestuję? A już widziałem pełno różnych przynęt. Tyle różnych dziwnych metod wymyślali, że żadna mi nie działała. No dobra, no to w sumie już dzisiaj. Tam coś bierze, czy nie? Czy nerwica mnie tylko będzie brała? Najgorsze jest to, że ja nie pamiętam lata temu, jak były jakieś tam zawody na Amura. Ktoś zrobił sobie zawody na sumę kilogramów Amura białego. Ja nie miałem sprzętu, ale miałem baty. Baty właśnie to nie na tym koncie, tylko na tym drugim. Miałem takie te baty tam na te 15 kilogramów, 12. Wiedziałem, że jak sobie założę haczyki ósemki, to raczej opanuję te ryby i powyciągam. No i byłem dosyć wysoko w tych zawodach. Ale to kiedyś tam było. Właśnie na sumę kilogramów można było powalczyć batem, bo pełno powyciąga sobie takich 3-4 kilogramowych amurów, a nie byki dwudziestki. I w związku z tym, ja gdzieś byłem w tych okolicach. I to nie były te takie typowe spoty. Było jakieś takie miejsce, że można było sobie stanąć i na bata łowić. Brały amury. Tego się chyba nie nagrywa, no bo... Nie wiem.
Zastanawiam się, z Mientusem mówisz? Z Mientusem. No tam Mientus bierze na 3558. Tam gdzie tego okonia wyciągnę. Na rusówkę, na mięso. 3558. Ten spot tu zaraz po lewej z grudu, jak się wyłodzi. Trofkę. Trofkę. Gdzie można by było trofkę nagrać Mientusa? Kiedyś ludzie łowili w tym. Na chtubie nie. Wiesz, może na chtubie nie, na tym. Na Tunguszce można było próbować, ale też łowili na archipelagu z wyspy. Na archipelagu też się bawi. Ej, ryba mi tu wzięła. Ja tu w szoku. Amurna, kokosa. Szok i niedowierzanie. Ale on się nie bał, wziął i się nie bał. No znowu jest branie. Co tu się dzieje? Halo, puszczaj. Tragedia, nie? Tu ryby naganiam.
Na Tungus Salon. Kuri spawa. Wiesz, tam teraz ludzie pływają na te balce 80-tki. I coś kombinują. Nie wiem, popsuli ten trolling też popsuli. Przecież to nie wiadomo, jakie ryby nie wychodziły, jakie ilości to nie się nie pojawiały. Wszystko osłabili, żeby morze się wydawało takie super. Tak jak było z tym archipelagiem. W archipelagu, jak ryby ludzie łowili. Co to było? Kosmos. Popsują. Tam coś widać w ogóle? Szukam, gdzie jest ten spławik? No kurczę, muszę tą lornetkę mieć. Na Wołchów na przykład 71-100 zawsze daje jakieś ryby. Nawet te miętusy. No i trochę spróbuję pójść, wiesz. Dzisiaj już nie będę siedział dłużej. Chciałem na tego bata coś spróbować złowić. No te z całe szczęście się sezany coś udało. Jakieś tam powychodziły. Jutro w dzień sobie ogarnę karpia. Znaczy dzisiaj w dzień ugarnę karpia, zobaczę, może mi tam da na te amino i na tego kryla. Jakby dało, to jakiś film powstanie i może na tego Wołchowa wpadnę tam. Dobrze by było odwiedzić to 71-100, albo będzie tam leszcz, albo może certa się pojawi. Albo miętusy, węgorze to tam są częściej na tej pierwszej wyspie, gdzie się promem przemieszcza. Nie wiem, może ja jeszcze mam złe przypony zrobione. Nie wiem, co tu mogłoby być złego w przyponach.
Nie no, poddaję się dzisiaj. No, w sumie dobrze i nawet słabo, bo tam na speakerki to, no, ale bywało nawet lepiej. Tylko też dawno nie nagrałem takiego, wiesz, żeby właśnie takie 300 to tak da się, ale 400, tylko że najczęściej było tak, że jak ja idę tam połowić na Tunguskę, to też 6 rano, 20, nie chce mi się w nocy stać. No i tam najlepiej łowić na tego, nie? Na popery. Popery tego brązowego popera i w nocy na pomarańczowego też dawało, jak się zmieniło. Też robiło robotę. A szczur to jest już inny temat, nie? No dobra, ludziska. Nie ma co stać. Ja nie wiem, jakby coś ktoś zrobił z tym kątem, nie? Specjalnie kupuję kije, żeby łowić na te kije duże ryby, a to nie chcę nic dać większego. Większej ryby jak 10 kg jeszcze nie było. Był największy ten duch, karp duch, 9 coś tam, amury, jakieś ósemki, a większych ryb nie chcę. Aj, zobaczymy z tym amino. Muszę jakoś nagrywać karpie, ale w międzyczasie będę musiał jakoś próbować łowić, żeby wbijać te procenty tutaj. Bo bez tego tutaj 70% będzie też słabo. Level mi wpadnie w międzyczasie, dostanę 3 punkty. Tu bym zrobił 70, dobiłbym jeszcze 3 punkty na maksa, żeby to lepiej brało. No mam 3 punkty na metodzie tej, w której łowię i jakoś lepiej nie bierę. Dobra, to dobranoc wszystkim. Na razie. Dzięki za dzisiaj. Może nie obiecuję, bo wiecie, jak ja mówię, że odpalę się jeszcze w tym tygodniu, to się odpalę za 2, nie? Ale dobra, może jutro bym się odpalił. Jakby było trochę czasu. Dobranoc wszystkim.